Jak podaje RMF FM, minister rozwoju będzie musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem. Rząd zamierza odgórnie ustalić cenę jednego z najbardziej niezbędnych obecnie produktów. Dotychczas Polacy niejednokrotnie byli zszokowani podczas płacenia. Za sprawą wicepremier Jadwigi Emilewicz, wkrótce ma się to zmienić. Obecna sytuacja na polskim rynku sprawiła, że minister rozwoju Jadwiga Emilewicz będzie musiała wpłynąć na cenę najbardziej niezbędnego produktu, czyli maseczek ochronnych. Do tej pory Polacy byli coraz bardziej oburzeni wzrastającymi cenami środków bezpieczeństwa. Zmiana jednak nie będzie łatwa do wprowadzenia. Z relacji RMF FM wynika, że minister Jadwiga Emilewicz kolejne dni spędzi na głowieniu się nad tym, jak uregulować ceny maseczek ochronnych. Produkty te już od jakiegoś czasu były wykupowane przez Polaków, ale od 16 kwietnia, kiedy wprowadzono obowiązek zakrywania twarzy, stały się jeszcze bardziej pożądanym. Chociaż rząd dopuszcza także możliwość zasłaniania się szalikami oraz chustami, Polacy zdecydowanie stawiają na maseczki, których wysokość cen potrafiła zszokować. Minister Jadwiga Emilewicz wraz z rządem ustali cenę maseczek ochronnych. Rząd z minister rozwoju, którą jest Jadwiga Emilewicz, postanowił, że ceny maseczek zostaną narzucone odgórnie. Po tym, jak środki ochronne stały się niemalże niezbędnym towarem, po który Polacy ustawiają się w kolejkach, ich cena znacznie wzrosła. Maseczki można już kupić nie tylko w aptekach, ale również w sklepach odzieżowych, a nawet w spożywczych. Minister rozwoju jednak nie będzie miała łatwego zadania do wykonania. Rząd skorzystał z możliwości wpłynięcia na ceny maseczek, jakie daje najnowsza wersja tarczy antykryzysowej. Nie zapominajmy jednak, że maseczki różnią się od siebie rodzajem. Dostępne są nie tylko jednorazowe, ale także wielokrotnego użytku, chirurgiczne, z wbudowanymi filtrami oraz budowlane. Ustalenie jednej ceny wydaje się graniczyć z cudem. 2. Problem pojawi się także w przypadku, gdy ustalone przez minister rozwoju ceny za maseczki okażą się zbyt niskie. Byłby to cios dla polskich szwalni, które w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce postanowiły szyć środki ochronne. Zwłaszcza że zrobiły to na prośbę rządu. Jak informuje portal Fakt, przewiduje się, że maksymalna cena maseczek ma być łagodna, ale uczciwa. Fakt.